Współczesna łazienka, komfortowa, dostosowana do naszych potrzeb, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym odcinku ABC Domu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! ABC Domu dziś temat dotyczący wyposażenia łazienek, a dokładnie wyposażenia nowoczesnego, bo rozmawiać będziemy dzisiaj o toaletach myjących, o które zaraz Kasiu wypytam Ciebie, mam nadzieję, wszystkie pytania, które Wy nam zadaliście, ja Tobie przekażę. Pierwsze z nich, i to bardziej nie pytanie, tylko wyjaśnienie kwestii, bo mam wrażenie, że cały czas trochę mylimy pojęcia toalety myjącej z toaletą samoczyszczącą. Jaka jest różnica? No, to prawda, to jest najczęściej pojawiające się mylenie dwóch pojęć. Toaleta samoczyszcząca czy też samomyjąca to są te, które najczęściej spotykamy na stacjach benzynowych w Niemczech, czyli te, które mają zadanie się same umyć. Natomiast toalety... Mówimy o muszli, tak? Jakby umyć muszle. W zasadzie bardziej o desce samej, żeby ją utrzymać w czystości. Natomiast jeżeli mówimy o toaletach myjących, to mamy na myśli toalety, które myją nas, użytkowników, czyli te, które służą do higieny intymnej. No dobrze, mówisz o myciu i o higienie intymnej. Co nam daje zamontowanie takiej toalety? No, przede wszystkim to jest ogromny komfort móc korzystać z urządzenia, które w łatwy, szybki sposób daje nam możliwość odświeżania się. To odświeżenie, to skorzystanie z ciepłego strumienia wody, który myje najbardziej intymne części naszego ciała. To odświeżenie to nie tylko poczucie komfortu i czystości, ale faktem. Rzeczywiście jesteśmy umyci. Nie musimy w ciągu dnia, kiedy jesteśmy zabiegani, wchodzić pod prysznic, kąpać się, tylko w łatwy sposób mamy na wyciągnięcie dłoni, możliwość odświeżenia się. To ja jeszcze jedną kwestię poruszę. Odświeżenie jedno, ale ja oczywiście praktycznie, słuchajcie, jeszcze mamy więcej miejsca, bo nie mamy miski i bidetu obok. Właściwie tutaj mamy wszystko w jednym, prawda? Tak, no, to jest ogromna przewaga pod takim względem technicznym. Łazienki w Polsce niestety nie zawsze są salonami kąpielowymi. Ubolewamy nad tym. Nie zawsze mamy miejsce na toaletę i bidet. A nawet gdybyśmy mieli, to mam wrażenie, że wcale w Polsce te bidety tak popularne nie są. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że nie zawsze mamy potrzebę odświeżania się po skorzystaniu z toalety. Ale wracając do aspektu miejsca. Rzeczywiście jest to urządzenie, które ma dwie funkcje. Zamontowane w jednej toalecie, więc tego miejsca też potrzebujemy dwa razy mniej. A finanse, bo to też jest, słuchajcie, ważna kwestia. Mało tego, panuje przekonanie, że toaleta myjąca jest no dużo, dużo, dużo droższa niż to zwykłe rozwiązanie. Czy to prawda? Absolutnie. Mamy dostępne na rynku rozwiązania, które są dużo, dużo, dużo droższe niż standardowa toaleta zawieszona na ścianie, ale w zależności od funkcji, które nam proponuje dany produkt, możemy dobrać to urządzenie, to rozwiązanie, które ma mniejszą ilość funkcji. W zasadzie nawet te funkcje, które my jako użytkownicy chcemy mieć, bo wiemy, że będziemy z nich korzystać, ale to idzie zaraz w parze z ceną, czyli te rozwiązania bardziej podstawowe mają też niższą cenę. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż nie wolno nam nigdy porównywać ceny toalety myjącej do rozwiązania, gdzie mamy samą miskę. Jeśli chcemy już tak robić, to proszę, porównajmy cenę dwóch stelaży do toalety i do bidetu, obu urządzeń ceramicznych, osprzętu, który potrzebujemy do podłączania bidetu. I montażu. I absolutnie montażu, rzeczy, o której bardzo często zapominamy, a przecież ktoś tę pracę musi wykonać. No i dodatkowo oczywiście aspekt miejsca.
A Kasia, jeżeli właśnie mówisz o tym porównywaniu i o możliwościach różnych, tak, w tym finansowych, to ta podstawowa wersja taka, która daje nam komfort i właśnie poczucie no, tej świeżości, tak, w trakcie dnia, w jakiej ona jest kwocie? O czym w ogóle mówimy? Takie toalety zaczynają się od kwoty 2500 zł. Czyli bardzo porównywalnie tak naprawdę, gdybyśmy z bidetem i z miską to porównali, prawda? Już powiem szczerze, nawet robiąc takie kalkulacje, często wyjdzie, że taka toaleta myjąca będzie korzystniejsza cenowo niż dwa urządzenia zawieszone. Dwóch urządzeń. A tak po kobiecemu teraz pytam w ogóle o genezę samą, tak? Bo słuchajcie, w Polsce rzeczywiście to rozwiązanie, no ono dopiero coraz bardziej staje się popularne. Na świecie nie, no bo jak wiemy, na zachodzie to już raczej jest standard, prawda? Skąd w ogóle wziął się sam pomysł? Jak to w ogóle funkcjonuje, powiedz, jeśli na historię popatrzymy? No to jest historia, wyobraź sobie, 40-letnia. W 1957 roku firma szwajcarska wymyśliła toaletę myjącą. Opatentowała tę myśl technologiczną, więc przez czas trwania tego patentu, czyli przez 20 lat, nikt nic nie mógł z tą myślą zrobić. Więc jak patent wygasł, to każdy w Japonii, w Korei, ale również w Europie, czyli nadal tutaj trzymajmy się Szwajcarii, pracował sobie po cichutku, obmyślał swoje modele, swoje myśli technologiczne i zaraz po wygaśnięciu patentu wystrzelili ze swoimi pomysłami. No i na szczęście nie zatrzymali się, wręcz odwrotnie. Cały czas galopują. Ja mam, słuchajcie, nadzieję, że ta nasza, Kasiu, rozmowa dzisiaj rozwiała wasze wątpliwości, jeżeli mieliście i pytania dotyczące toalet. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe, to prosimy o zadawanie ich w komentarzach pod tym filmem. Nie powiem, że ja odpowiem, bo to raczej Kasia będzie odpowiadała na te pytania. Bardzo dziękujemy wam za dzisiejszy czas poświęcony nam. Ja się z Kasią już pożegnam. Z wami mam nadzieję nie, bo pozwolę sobie w tym momencie zaprosić was na kolejny odcinek ABC Domu.